Ogólnie rzecz biorąc, to mówię, jestem bardziej casualowo wokół tej gierki, więc no nie znam się zbytnio na temat, co się dzieje wokół niej, no ale... no, nie odpowiem ci po prostu. Trzeba sprawdzić na oficjalnej stronie gry. Jak to wygląda? Byś mógł zdać znać, jak tam mikro wygląda, czy się w miarę słychać, czy nie słychać. Dobra. Teraz lepiej, czy nie? Okej, okay. No to jak już mówiłem, no ja gram bardziej casualowo, no i nie jestem wokół informacji, które są wokół tej gry, więc musiałbyś sprawdzić, jak jest na oficjalnej stronce, no. Tak naprawdę tej gierki powróciłem chyba wczoraj albo przedwczoraj, po, nie wiem, chyba pół roku przerwy. Tym razem wróg był silniejszy. Wycofać się. Na eventy nie wracałem, więc nie wiem, co się dzieje. Ale jakbym miał wracać na jakiś event, to pewnie na składanie tych różnych rzeczy. Ponieważ no można czasami nieźle dorobić na rynku, jak się będzie sprzedawać te wszystkie rzeczy. No, bo uważam, że te eventy są po prostu za dużo grinda wymagają. Jak człowiek musi połączyć jeszcze pracę z grą i żeby te wszystkie questy robić, no to naprawdę czasami się robi tak, że i tak człowiek tego nie wbija, chociaż może sobie na rynku trochę zdobyć gejdżinów. No cóż, zależy też od tego, jak ktoś gra. No ja uważam, że moje umiejętności nie wiem, czy można by je zaliczyć nawet do przeciętnych. Bo, no, jak dobra bitwa jest, no to idzie bić choć na tysiące, bo tak to jest tak dla mnie dobra bitwa. A no rzadko kiedy się zdarzy jeszcze. No ale wiesz, ja mam jeszcze do ogarnięcia mieszkanie, muszę spędzić czas z dziewczyną. No wiesz, no tak naprawdę czas na grę mi zostaje, więc godzina, półtorej max, plus no ja mam tak, że zagram tych kilka bitew i jak to źle pójdzie, to mi się po prostu odechciewa w to grać. Ja nie lubię się tak męczyć, żeby cały czas grać w grę, bo mam event i muszę wypilić to, nie wiem, jakoś na mnie nie działa taki hype na eventy. Albo też zależy, jakie boostery mi codziennie wylosuje. Jak mi wylosuje jakiś booster, nie wiem, 10% do punktów badań na 10 bitach, no to już zagram te 10 bitach, żeby booster ogarnąć. Okay, więc żadnego konta premium nie kupowałem, żeby też nie żadny kranek. Wiem, tutaj po prostu też jakoś wbija mnie, tak nie fokusuję się na questach, tylko no, gram sobie casualowo.
teenager!
Dobra widzowie, dziękuję bardzo za obecność waszą na streamie. No i zapraszam na następne. Dzięki, no i cześć.